Szczęść Boże, kochane, umiłowane w Chrystusie Panu, dzieci Boże, kochane moi kochani bracia i siostry w Chrystusie Panu, naszym Zbawicielu. Witam Was bardzo serdecznie z tego oto pięknego miejsca. Tutaj w Białymstoku u nas pięknie słoneczko praży, nie ma żadnej chmurki, dlatego sobie skorzystałem, lubię tu przyjeżdżać do tego miejsca, biorę sobie z sobą Pismo Święte, z którego zaraz będę czytał fragmenty, które mnie dotknęły teraz podczas modlitwy koronko do Bożego Miłosierdzia. Różańca jeszcze co prawda nie odmówiłem, ale zaraz będę pewnie odmawiał, jak po tej refleksji, to refleksję nagram. Z tej książeczki zacytuję parę fragmentów z Dzienniczka Świętej Faustyny. No i tutaj 40 dni odnowy duchowej siostry Bożeny Marii Hanusiak polecam. W poprzednim filmiku już polecałem tę książkę, ale warto przypomnieć. Kochani, cóż wam mogę powiedzieć? Chciałbym wam przeczytać z Pisma Świętego, słowa naszego Pana. Ale na modlitwie otrzymałem takie słowo, że kto mnie miłuje, mówi nasz Pan i Zbawiciel Jezus, ten zachowuje moją naukę. Jeżeli zachowujemy Jego naukę, to miłujemy Go. I to jest piękne, kochani, ale chciałbym podzielić się z Wami Słowem Bożym, które dotknie naszego serca, które zweryfikuje nasze serce, które pomoże nam wzrastać w wierze, miłości, które da nam siłę, które pokrzepi naszego ducha. Także pozwólcie, kochani, że się podzielę z Wami pewną też refleksją, spostrzeżeniem jakimś takim. To jest z pierwszego listu świętego Jana, apostoła. Parę fragmentów Wam chcę przeczytać, bo tak czuję, że no to będzie nam potrzebne, to bardzo potrzebne nawet, wręcz konieczne. Słowo Boże jest konieczne do życia, potrzebne. Wtedy człowiek przynajmniej wie, że żyje, jak żyje Słowem Bożym. Dobrze, kochani, to jest z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, drugi rozdział od wersetu 3. Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi, znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy z Nim. W Nim. Kto twierdzi, że trwa w Nim, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. I dalej. Kto twierdzi, że żyje w światłości, a nienawidzi brata swego, dotąd jeszcze jest w ciemności. Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. Kto zaś swojego brata nienawidzi, żyje w ciemności i działa w ciemności i nie wie, dokąd dąży, ponieważ ciemności dotknęły ślepotą jego oczy. I dalej, kochani, 13 werset. Przepraszam, 15, bo zamalowane mam markerem, także drugi rozdział od wersetu 15. Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha tego życia, nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. Świat zaś przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. I dalej, kochani, 3 rozdział od wersetu 1. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. I później dalej, 3 rozdział od wersetu 10. Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła. Każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża,
którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe. Nie dziwcie się, bracia, jeśli świat was nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto zaś nie miłuje, trwa w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą. A wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. My także winniśmy oddać życie za braci. Jeśli by ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boża? Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, lecz czynem i prawdą. I kochani, też takie słowo mi teraz przyszło. Święty chyba Jakub pisze, tak? Że ufność, którą w nim pokładamy, polega na przekonaniu, że wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą. A jeśli wysłuchuje on wszystkich naszych próśb zgodnych z jego wolą, pewni jesteśmy również posiadania tego, o cośmy go prosili. Kochani, i teraz jeszcze później wrócę do Słowa Bożego, bo to jest bardzo ważne, bo to mam w sercu, leży mi to na sercu. Jeszcze raz do tego wrócę. I teraz chciałbym przeczytać wam, tutaj rozkminiając tutaj sobie pseudo Bazylii Wielki. Z tej książeczki każdy rozdział zawiera jakieś takie rozkminki ojców pustyni, naprawdę bardzo mądre, przemyślane. Z mądrości ojców pustyni i duchowości codziennie starannie badaj swe uczynki. A jeśli zauważysz, że podlegasz grzechom, szybko uciekaj do pokuty. Nie chcę, byś pozostawał w grzechach z dnia na dzień. Jeśli zamierzałeś coś złego, czyń za to pokutę i wyrzuć to szybko z serca. Nie mów, przecież tylko o tym pomyślałem. To nie jest wielki występek. Wszystko jednak jest jawne i odkryte przed Bogiem. Nie pozwól, by wyrastały w tobie złe myśli, ani nie lekceważ ich, nawet tych najmniejszych. Każdy bowiem, kto zlekceważy małe myśli, dopuści się wkrótce większych. Nie lekceważ ukąszenia węża, aby jego jad nie rozlał się w twoim sercu. Wytnij z korzeniami chwasty twego serca, aby nie zapuściły w tobie głębokich korzeni. Wiedz o tym, że twoje serce jest polem Pana. Uprawiaj je naukami niebiańskimi i nie daj wyrosnąć chwastom. Jeśli więc będziesz czuwał w taki sposób, łatwo będziesz mógł dojść do doskonałości. Orygenes, teraz cytat Orygenesa. Jeśli czynimy coś potajemnie, jeśli dopuszczamy się czegoś w mowie albo w tajnikach myśli, wszystko to musi zostać ogłoszone. Wszystko musi być ujawnione. Musi być ujawnione przez tego, kto oskarża grzech i sam do niego podżega. To on bowiem pobudza nas teraz do grzechu i on oskarża nas, gdy grzeszymy. Jeśli więc w obecnym życiu uprzedzamy go i sami oskarżamy samych siebie, to unikamy niegodziwości diabła, naszego wroga i oskarżyciela. Oto w innym miejscu prorok powiada: pierwszy, wyznaj swoje grzechy, abyś został usprawiedliwiony. Czyż nie wskazuje na omawianą przez nas tajemnicę, gdy mówi: wyznaj pierwszy? Chcę ci wskazać, że powinieneś uprzedzić tego, który jest gotów oskarżać. Prorok powiada: ty więc wyznaj pierwszy, aby on ciebie nie wyprzedził. Jeśli powiesz pierwszy i złożysz w ofierze pokutnej to, cośmy wcześniej wymienili, jeśli wydasz swe ciało na zagładę, aby duch twój został ocalony w dniu Pańskim, usłyszysz:
w życiu swym otrzymałeś niedolę swoją. Teraz zaś tutaj odpocznij. Również Dawid w tym samym duchu przemawia w psalmach i mówi: wyznałem mój grzech i nie ukryłem mojej winy. Rzekłem, wyznam Tobie moją niegodziwość, a Ty darowałeś bezbożność serca mojego. Widzisz więc, że wyznanie grzechu sprowadza odpuszczenie winy. Diabeł bowiem, wyprzedzony w oskarżeniu, nie będzie mógł już nas oskarżać. A jeśli sami siebie oskarżamy, pomaga to nam w zbawieniu. Jeśli zaś czekamy na oskarżenie ze strony diabła, oskarżenie to przyniesie nam karę. Diabeł będzie miał w piekle towarzyszy tych, którym dowiódł współdziałaniu w zbrodniach. I teraz, kochani, jeszcze z tej książeczki. Jezus zaufał Faustynie. Polecam z całego serca. Ksiądz Józef Pochwat. Sobie tutaj zaznaczyłem takie słowa, które mnie gdzieś tam poruszyły, czytając je tutaj. Myślę, że Pan chce, żeby to przekazać. To będzie, kochani, z dzienniczka świętej Faustyny, numer 1487. Jezus, duszo, widzę Cię tak bardzo cierpiącą. Widzę, że nie masz siły nawet mówić ze mną. Oto ja sam będę mówił do Ciebie. Duszo, chociażby cierpienia Twoje były największe, to nie trać spokoju ducha, ani nie poddawaj się zniechęceniu. Jednak powiedz mi, dziecko moje, kto Cię odważył zranić, Twoje serce? Kto się odważył zranić Twoje serce? Powiedz mi o wszystkim. Powiedz mi, bądź szczera w postępowaniu ze mną. Odsłoń mi wszystkie rany swego serca. Ja je uleczę. A cierpienie Twoje stanie się źródłem uświęcenia Twego. Dusza, Panie, tak wielkie i rozmaite są moje cierpienia, a wobec ich długotrwałości ogarnia mnie już zniechęcenie. Jezus, dziecię moje, zniechęcać się nie można. Wiem, że mi ufasz bez granic. Wiem, że znasz moją dobroć i miłosierdzie. Więc może pomówimy w szczegółach o wszystkim, co Ci najwięcej na sercu leży. I to słowo takie przyszło mi też właśnie adoracji. Gdy przyjdziesz na adorację do Chrystusa obecnego, żywego, w Najświętszym Sakramencie, właśnie te słowa pamiętaj. Mów mi o wszystkim, bądź szczera w postępowaniu ze mną. Odsłoń mi wszystkie rany swego serca, ja je uleczę, a cierpienie Twoje stanie się źródłem uświęcenia Twego. Właśnie, więc może pomówimy w szczegółach o wszystkim, co Ci najwięcej na sercu leży. Pamiętaj o tym, gdy byś przychodził na adorację, byś przychodził. Jezus, dusza teraz. Tak dużo mam różnych rzeczy, że nie wiem, o czym wpierw mówić, jak to wszystko wypowiedzieć. Jezus, mów do mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem. No, powiedz mi, dziecię moje, co Cię wstrzymuje na drodze świętości? Dusza, brak zdrowia wstrzymuje mnie na drodze świętości. Nie mogę spełniać obowiązków. Ot, jestem takim popychadłem. Nie mogę się umartwiać, pościć surowo, jak czynili święci. To znów nie dowierzają, że jestem chora i przyłącza się do fizycznego cierpienia moralne. I wiele z tego wypływa upokorzeń. Widzisz, Jezu, jak tu zostać świętą? Jezus, dziecię, prawda, to wszystko jest cierpieniem, ale innej drogi nie ma do nieba. Prócz drogi krzyżowej. Ja sam przeszedłem ją pierwszy. Wiedz o tym, że jest to najkrótsza i najpewniejsza droga. Dusza, Panie, znowu nowa przeszkoda i trudność na drodze świętości. Dlatego, że jestem Ci wierna, prześladują mnie i wiele z tego powodu zadają mi cierpień. Jezus, wiedz o tym, że dlatego, że nie jesteś z tego świata, świat Cię ma w nienawiści. Mnie on wpierw prześladował. To prześladowanie jest znakiem, że wiernie idziesz moimi śladami. Dusza, Panie, znowu mnie zniechęca to,
że mnie nie rozumieją ani przełożeni, ani spowiednik w moich wewnętrznych cierpieniach. Ciemności zamroczyły umysł mój. Jak tu postępować naprzód? Tak mnie jakoś to wszystko zniechęca i myślę, że to nie dla mnie wyżyny świętości. Jezus, oto moje dziecię, tym razem dużość mi powiedziała. Wiem o tym, że jest to wielkie cierpienie być niezrozumianą. I to jeszcze przez tych, których się kocha i przed którymi nasza szczerość jest wielka. Ale niech Ci wystarczy to, że ja Cię rozumiem we wszystkich biedach i nędzach Twoich. Cieszy mnie Twoja głęboka wiara, jaką masz, mimo wszystko, dla zastępców moich. Ale wiedz o tym, że ludzie duszy całkowicie nie zrozumieją, bo jest to nad ich możność. Dlatego ja sam zostałem na ziemi, aby Twe serce zbolałe pocieszyć i krzepić Twą duszę, abyś nie ustała w drodze. Mówisz, że ciemności wielkie zasłaniają Ci umysł, a więc czemuż nie przychodzisz w tych chwilach do mnie, który jestem światłością i mogę w jednej chwili wlać w duszę Twoją tyle światła i zrozumienia świętości, że w żadnych księgach nie wyczytasz tego. Żaden spowiednik nie jest zdolny tak pouczyć i oświecić duszy. Wiedz jeszcze, że te ciemności, na które się żalisz, wpierw przeszedłem dla Ciebie w ogrodzie oliwnym. Dusza moja była ściśniona śmiertelnym smutkiem i Tobie daję cząstkę tych cierpień dla mojej szczególnej miłości u Tobie i dla wysokiego stopnia świętości, jaki Ci przeznaczam w niebie. Dusza cierpiąca jest najbliżej mego serca. Dusza cierpiąca jest najbliżej mego serca. Dusza. Ale jeszcze jedno. Panie, co robić, jeśli jestem odepchnięta i odrzucona od ludzi, a szczególnie od tych, na których miałam prawo liczyć, i to w chwilach największej potrzeby? Jezus, dziecię moje, zrób sobie postanowienie, aby nigdy nie opierać się na ludziach. Wiele dokażesz, jeżeli zdasz się całkowicie na moją wolę i powiesz, nie jako ja chcę, ale jako jest wola Twoja, o Boże, niech mi się stanie. Wiedz, że te słowa, wypowiedziane z głębi serca, w jednej chwili wynoszą duszę na szczyty świętości. W takiej duszy mam szczególne upodobanie. Taka dusza oddaje mi wielką chwałę. Taka dusza napełnia niebo wonią swej cnoty. Ale wiedz, że tę siłę, którą masz do znoszenia cierpień, musisz zawdzięczać częstej komunii świętej. A więc przychodź często do źródła miłosierdzia i czerp naczyniem ufności, cokolwiek Ci potrzeba. Dusza, dzięki Ci, Panie, za Twoją dobroć niepojętą, żeś raczył zostać z nami na tym wygnaniu i mieszkasz z nami jako Bóg miłosierdzia i siejesz wokoło siebie blask swej litości i dobroci. W świetle Twych promieni miłosierdzia poznałam, jak bardzo mnie miłujesz. Także, kochani, mieszciarki przeszły, niesamowite. Lubię tutaj przychodzić, właśnie przyjeżdżać, sobie rozkminiać, tak czytać, nie? I to słowo przemienia moje serce, niech daje tylko pewność, że Jezus jest z nami, Jezus jest w Świętym Sakramencie obecny, chce nam pomagać. Zobaczcie, jak Słowo Boże mówi, wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał i dawał, mówiąc, to jest ciało moje, bierzcie i jedzcie. I przychodzimy na Eucharystię. To jest ciało moje, mówi Jezus, to jest moje ciało. I proś codziennie o łaskę wiary, żebyś nie zwątpiła. Szatan będzie chciał Cię okradać, zasiać jakieś zwątpienie w jakąś realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, żebyś zwątpiła. Ale Ty bez przerwy módl się o pokorę, o miłość i o wiarę. Pokora, miłość i wiara. Wiara, wiara i jeszcze raz wiara, żeby nie zwątpić. Wierzyć w Jego realną obecność. Skoro On to powiedział, to On to powiedział. To nikt tego nie może podważyć. I przyjdź, doświadczaj. Wielu to jest z Was, setki, tysiące ludzi doświadczyło miłości Jezusa. Jego obecnej, realnej obecności.
na Świętym Sakramencie, w sakramentach Kościoła. On jest obecny w sakramentach Kościoła, dlatego daje nam sposobność do tego, żeby się oczyścić z wszelkiego brudu, grzechów w konfesjonale, przyjąć go w Komunii Świętej, później trwać w łasce oświęcającej, starać się na co dzień żyć Bożym Słowem, wprowadzać się w czyn. To jest cudowne, kochani. To jest piękne. Jest wtedy radość w sercu. Człowiek chce się żyć człowiekowi. Bo ma w sobie życie. Jezus mówi, kto nie spożywa mojego ciała, nie ma w sobie życia. A jak jest dobre życie takie, jeżeli jest Jezus w środku, to jest dobre życie, bo z pomocą Jezusa potrafimy wprowadzać słowo w czyn. Bo Go prosimy o to, Panie, jesteśmy słabi, grzeszni, ułomni. Potrzebujemy Ciebie jak tlenu, jak ryba wody. Potrzebujemy, abyś przyszedł do nas i nas uświęcał. Zabierał naszą grzeszność, Panie, abyś było więcej Ciebie. A jak więcej Ciebie, to więcej miłości. Do Ciebie, do ludzi, do Matki Bożej, do braci, do sióstr. I zobaczcie, kochani, co tu jeszcze mówi do nas nasz kochany Zbawiciel. Już wam czytam. To też takie słowa ci mi przyszły dzisiaj na modlitwie. Miłości nieprzyjaciół z Ewangelii Mateusza. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, od wersetu 43. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Jak Ojciec wasz niebieski. Błogosławieni czystego serca, ale bowiem oni Boga oglądać będą. Jest to piękne. Błogosławieni czystego serca, dlatego Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Kto kocha, ten żyje w Chrystusie. Po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami moimi, mówi Jezus. Żeście będzie wzajemnie miłowali. Po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami moimi, mówi Pan. Że będziecie się wzajemnie miłowali. Właśnie po tym poznają ludzie, że jesteście uczniami Chrystusa. Amen. Błogosławieni jesteście, mówi nasz Pan, że ludzie, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was, cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I chyba tutaj jeszcze przeczytam wam odnośnie takiego cierpienia, list świętego Piotra, który na początku pięknie pisze, zachęca nas do tego, żebyśmy byli wytrwali. Święty Piotr, gdzie jesteś, święty Piotrze? List do Efezjan, do Tymoteusza. List świętego Piotra, Tymoteusza, do Tytusa, list do Hebrajczyków. List świętego Piotra, drugi, to na początku to pierwszy. List świętego Piotra, apostoła, rozdział pierwszy, od wersetu 5. Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni mocą Bożą dla zbawienia, gotowego objawić się w czasie ostatecznym. I to jest najważniejsze. Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku z powodu różnorodnych doświadczeń. Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież próbuje się w ogniu na sławę, chwałę i cześć przy objawieniu Jezusa Chrystusa. I tutaj dalej, kochani, jeszcze. 5 rozdział od wersetu 6, od wersetu 5, to jest wszyscy, 5, no. Wszyscy zaś wobec siebie, wzajemnie, przyobleżcie się w pokorę. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje.
Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. To jest piękne pytanie. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Gdyż Jemu zależy na was. Jeszcze raz przeczytam. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się Jemu. Wiedzcie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, ten, który was powołał do wiecznej swojej chwały w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. I to też jest piękne słowo z drugiego listu świętego Piotra, trzeci rozdział od wersetu 9. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy, bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. I co nam do nas mówi Chrystus? Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kochani, no. Kto moich słów słucha, mówi Jezus w przypowieści, podobny jest do tego, kto moich słów słucha i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który dom swój zbudował na skalę. Na skalę, a skałą jest Chrystus. Fundamentem naszym jest prawda. Żyć w prawdzie, żyć w Chrystusie. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Podobny jest do człowieka, który wykopał głęboko fundament, zbudował się na fundamencie, że przyszły burze, wichry i uderzyły w ten dom, ale ten dom nie runął, ponieważ na skalę był zbudowany. A kto słucha moich słów, ale nie wypełnia ich, podobny jest do człowieka, który dom swój zbudował na piasku. Na piasku. Bez fundamentu prawdy, bez Chrystusa. Na piasku zwykłym takim. Na byle czym. Na jakimś swoim widzimisie, na swoim jakichś zachciankach. Zbudował swój dom. Przyszły burze, zebrały się wichry i uderzyły w ten dom. I runął, a upadek jego był wielki. To jest, kochani, piękne. Jezus, słowa Jezusa są bardzo praktyczne. To jest niesamowite, że On nas tak bardzo kocha. Daje nam swoje święte słowo, daje nam Matkę, daje nam Eucharystię, daje nam siebie, umacnia nas. Tylko to zależy właśnie od nas, kochani. Zostawia nam wolną wolę. Mówi, jeśli chcesz. Zobaczcie, pójdź za mną. Odejdź ode mnie. Zobaczcie, jak Piotr w łodzi. Nałowili tyle ryb, że siatki się rwały, sieć się rwała. Rozumiecie? Jak zobaczył to święty Piotr, powiedział, upadł do nóg do Jezusa i mówi, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiekiem grzesznym. Zobaczcie, ile pokory. A Jezus mówi do Piotra, nie bój się, do każdego z was mówi, do każdego z nas, nie bój się. Nie bój się. Odtąd ludzi będziesz łowił. Jezus kocha każdego człowieka. Każdemu daje siebie. Każdemu chce przebaczać. To jest piękne. Co jest dostępne jednemu człowiekowi, dostępne jest dla wszystkich. Tylko czy my korzystamy z tego, kochani? Boże Słowo jest naprawdę po prostu klarowne. Jezus jest drogą, prawdą i życiem, kochani. I cóż jeszcze mogę wam przeczytać? No, może jakieś Słowo Boże na koniec. Jeszcze. Właśnie, to jest piękne. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 26, od wersetu 39. To jest piękne. Albo dobrze, od 36. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów, usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił, wziąwszy z sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza. Począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich, smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną.
i odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Niech to może być puentą, kochani. Niech to będzie taka modlitwa naszego serca. Niech, zobaczcie, modlimy się w Ojcze nasz. Bądź wola Twoja. Bądź wola Twoja, Chryste. Ty wiesz, co najlepsze jest dla nas. Czasami my czegoś nie rozumiemy, Panie. Czasami chcemy, żeby coś, żeby wszystko rozumieć. Ale właśnie nie na tym polega wiara. Wiara to jest ufność. Nawet jak czegoś nie rozumiemy, kochani, to ufamy Jezusowi, że On prowadzi nas tak, jak On chce. Jeśli każdego dnia zanurzamy się w Jego krwi, modlitwą zanurzenia w krwi do Chrystusa, modlimy się na różańcu, przystępujemy do sakramentów, kochani, ufamy Jezusowi, to pamiętajcie, że On wyprowadzi najlepiej, jak potrafi. I właśnie najlepiej jest modlić się, właśnie bądź wola Twoja, Panie, bądź wola Twoja, bo Ty wiesz najlepiej, kochani. Także ściskam Was mocno i to zostaje sobie jeszcze, będę sobie tutaj rozpinał jeszcze. Pamiętam o Was modlitwie w wszystkich tych intencjach. Myślę, że komuś ta refleksja może pomoże. Daj Boże. Proszę Was, kochani, z całego serca modlitwę za mnie. I cóż, no, życzę Wam miłego weekendu, bezpiecznego weekendu. Czuwajcie, módlcie się, abyśmy nie ulegli pokusom różnego rodzaju. Bo diabeł ryczący jak lew krąży, aby kogoś pożreć. Także warto jest czuwać, modlić się nieustannie. Także no, jutro jest niedziela. Jak dożyjemy, iść na Eucharystię, albo dzisiaj na 18. Kochani, także no, jest moc, Jezus jest z nami, jest w chlebie życia, z chlebem życia jest, kto mnie spożywa, będzie żył na wieki, a ja Go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Kochajmy Go całym sercem, bezinteresownie, nie chciejmy nic od Niego, wszystko nam da, co potrzebne, bo On wie lepiej. I tyle, no, kochajmy tylko całym sercem Go. Kto mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, mówi nasz Pan. Także ściskam Was mocno, życzę miłego dzionka, miłego weekendu. Pa, pa, z Bogiem. Pamiętajcie o mnie w modlitwie. Dziękuję. Amen.